Napoleon Hill: Przechytrzyć diabła sekret wolności i sukcesu. Rozdział trzeci: Dziwny wywiad z diabłem. Czytając wywiad z diabłem, dzięki krótkiej historii mojego życia, z którą się zapoznałeś, zauważysz, jak rozpaczliwe wysiłki podejmował diabeł, aby ograniczyć moją swobodę wypowiedzi zanim zdobyłem społeczne uznanie. Po lekturze tego wywiadu zrozumiesz także, dlaczego musiałem poprzedzić go historią mojego życia. Zanim zaczniesz czytać, chciałbym przedstawić ci ostatnią próbę zbałamucenia mnie przez diabła. A warto pamiętać, że właśnie dzięki niej zyskałem szansę, by tak ścisnąć go za ogon, że aż wyskamlał swoje wyznanie. Zguba przyszła na diabła wraz z kryzysem w 1929 roku. Dzięki temu szczęśliwemu obrotowi koła życia straciłem swoją 600 akrową posiadłość w górach Catskill. Mój dochód został całkowicie odcięty. Hermal National Bank, w którym zdeponowałem wszystkie swoje pieniądze, upadł i przestał istnieć. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, znalazłem się w samym środku duchowego i ekonomicznego huraganu, który przekształci się w ogólnoświatowy kataklizm o takiej sile, że żadna osoba ani grupa nie była w stanie mu się przeciwstawić. Czekając, aż ucichnie burza i ustanie ludzki popłoch wywołany strachem, przyniosłem się do Waszyngtonu DC miasta. W którym rozpocząłem swoją działalność po pierwszym spotkaniu z Andrew Carnegie, prawie ćwierć wieku wcześniej. Wydawało się, że nie mam tam nic do zrobienia. Mogę tylko siedzieć i czekać. Miałem dużo czasu. Po trzech latach czekania bez żadnych namacalnych rezultatów, moja niespokojna dusza zaczęła popychać mnie do podjęcia jakiegoś działania. Raczej niewiele było okazji do nauczania filozofii sukcesu, kiedy świat był pogrążony w skrajnym kryzysie, a ludzkie umysły przepełniał lęk przed ubóstwem. Ta myśl nawiedziła mnie pewnego wieczoru, kiedy siedziałem w swoim samochodzie przed pomnikiem Lincolna nad rzeką Potomak w cieniu Kapitolu. Towarzyszyła jej inna myśl. Na scenie światowej zaistniał Niespotykany dotąd kryzys, nad którym żaden człowiek nie jest w stanie zapanować. Ten kryzys przyniósł mi okazję przetestowania filozofii samostanowienia, której opracowaniu poświęciłem większą część swego dorosłego życia. Raz jeszcze zyskałem okazję, aby przekonać się, czy moja filozofia sprawdza się w praktyce, czy też jest tylko teorią. Uświadomiłem też sobie, że oto pojawiła się możliwość przetestowania twierdzenia, które powtarzałem setki razy, iż wraz z każdego rodzaju przeciwnościami losu przychodzi zalążek równoważnej im korzyści. Zadałem sobie pytanie: jakie korzyści, jeśli w ogóle, płyną dla mnie z kryzysu światowego? Kiedy zacząłem zastanawiać się: jak mógłbym przetestować tę filozofię? Dokonałem niezwykle szokującego odkrycia o swoim życiu. Otóż odkryłem, że jakaś dziwna moc, której nie rozumiałem, odebrała mi całą odwagę, pozbawiła inicjatywy i osłabiła entuzjazm. Najgorsze zaś, że wstyd było mi przyznać się do stworzenia filozofii samostanowienia, ponieważ w głębi serca widziałem, albo tak mi się wydawało. I że moja filozofia nie jest w stanie wydźwignąć mnie z otchłani rozpaczy, w której się znalazłem. Gdy tak nużałem się w stanie umysłowej konsternacji, diabeł pewnie tańczył z radości. W końcu przyszpilił autora pierwszej na świecie filozofii indywidualnego sukcesu i sparaliżował jego zdolność podejmowania decyzji. Ale... Konkurencja diabła też musiała działać. Gdy tak siedziałem przed pomnikiem Lincolna, analizując z perspektywy czasu okoliczności, które tyle razy pomagały mi wspiąć się na wyżyny sukcesu, tylko po to, by znowu rzucić mnie na takie samo dno rozpaczy, w moim umyśle pojawiła się szczęśliwa myśl w postaci wyraźnego planu działania dzięki któremu mógłbym porzucić obezwładniające mnie hipnotyczne uczucie obojętności. W wywiadzie z diabłem opisana została natura mocy, która pozbawiła mnie inicjatywy i odwagi. Ta sama moc obezwładniła miliony innych ludzi w czasie trwania wielkiego kryzysu. Jest to najważniejsza broń diabła, służąca mu do zniewalania i kontrolowania ludzi. Istotę myśli, która mnie wówczas nawiedziła, można podsumować następująco. Pomimo, że Andrew Carnegie i ponad 500 innych osób o równie imponujących osiągnięciach biznesowych i zawodowych, uczył mnie, iż godne uwagi sukcesy odnoszone we wszelkich sferach życia są wynikiem działania mistrzowskiego umysłu. Harmonijnej koordynacji dwóch lub większej liczby umysłów pracujących nad osiągnięciem wspólnego celu. Nie podjąłem tego rodzaju współpracy, aby zrealizować plan przekazania światu mojej filozofii osobistego sukcesu. Mimo, że rozumiałem moc mistrzowskiego umysłu, zlekceważyłem możliwość wykorzystania jego mocy. Działałem jako samotny wilk, zamiast sprzymierzyć się z innymi i wybitnymi umysłami. Nota do czytelnika od Sharon Letcher. Przechyczyć diabła mógł powstać, gdy Hill siedział u stóp pomnika Lincolna. Czy był realny? Dla Hilla był realny. A co więcej, wyznaczył ramy, w obrębie których prowadził swoje życie – i dzieli się swoimi odkryciami z nami, swoimi uczniami. Powtarzając, za nim samym, odkrył on, iż każdy wielki przywódca z przeszłości, o którym czytałem, był nękany trudnościami i spotkał się z chwilowymi porażkami, zanim pojawił się na scenie. W swoich dziełach, Hill opisuje również, jak wielcy przywódcy otaczali się. Mistrzowskimi umysłami. Zwyciężali w wewnętrznych walkach z przeciwnościami losu, a następnie wykorzystywali mistrzowskie umysły, by napędzać swoje sukcesy. Zastanów się, w jaki sposób i ty mógłbyś stworzyć grupę mistrzowskich umysłów, zespół do pokonywania przeciwności losu i popchnięcia cię do sukcesu. Dalsze słowa chila. Analiza. Przeanalizujmy teraz krótko ten dziwny wywiad, z którym za chwilę się zapoznasz. Niektórzy czytelnicy zechcą zapytać po zakończeniu jego lektury, czy naprawdę rozmawiałeś z diabłem? Czy też po prostu jest to wymyślony wywiad? Inni zechcą poznać odpowiedź na to pytanie jeszcze zanim zacznę czytać sam wywiad. Jedyna możliwa szczera odpowiedź, jakiej mogę udzielić, to ta, że diabeł, z którym rozmawiałem, mógł być realny, tak jak sam twierdził, albo też był wytworem mojej wyobraźni. Kwestia jego realności czy nierealności ma niewielkie znaczenie w porównaniu z charakterem informacji zawartych w tym wywiadzie. Ważne pytanie brzmi: czy ten wywiad przekazuje informacje godne zaufania, które mogą pomóc ludziom próbującym znaleźć swoje miejsce w świecie? Jeśli zawiera on tego rodzaju informacje, to bez względu na to, czy sam jest faktem czy fikcją, warto go uważnie przeczytać i poważnie przeanalizować. W najmniejszym stopniu nie obchodzi mnie. Prawdziwe źródło tych informacji, ani rzeczywista natura diabła, którego zdumiewającą historię za chwilę poznasz. Obchodzi mnie jedynie fakt, że wyznania diabła idealnie przystają do wszystkiego, z czym zetknąłem się w swoim życiu. Uważam, że wywiad ten faktycznie zawiera informacje o walorach praktycznych, przydatne dla ludzi, których życie nie rozpieszcza. A moja opinia wynika z faktu, że w głównym temacie tej książki znalazłem źródło wszelkiego potrzebnego mi szczęścia i to w postaci najlepiej dostosowanej do mojej natury. Mam wystarczające doświadczenie dotyczące zasad wspomnianych przez diabła, by być pewnym, iż będą działały dokładnie tak, jak powiedział. To mi wystarczy. Przekazuję Ci zatem ten wywiad, abyś skorzystał z niego według własnego uznania. Być może największe korzyści odniesiesz, jeśli uznasz diabła za tego, za kogo on sam się uważa, czerpiąc z jego przesłania tyle, ile jesteś w stanie wykorzystać, zamiast martwić się, kim diabeł jest albo czy istnieje. Jeśli pragniesz mojej szczerej, osobistej opinii, wiedz, że uważam diabła dokładnie za tego, za kogo się podaje. A teraz przyjrzyjmy się jego dziwnym wyznaniom. Pan Ziemski, wdarłszy się do świadomości diabła, rozpoczął wbrew jego woli wywiad, zadając pytania, od których diabeł nie mógł się uchylić. Nota do czytelnika od Sharon Lecher. Hill, pan ziemski, przesłuchuje diabła w atmosferze przypominającej wręcz tę, jaka panuje na sali sądowej. Z jakiegoś powodu diabeł musi udzielać pełnych i precyzyjnych odpowiedzi. Jak Hill to osiągnął? Być może wymusił te wyznania, tworząc chociażby ze swoją żoną, Mistrzowski umysł harmonijną koordynację dwóch lub większej liczby umysłów pracujących nad osiągnięciem wspólnego celu, by posłużyć się mocą Boga wielkiej składnicy nieskończonej inteligencji, w której znajduje się wszystko, co jest, wszystko, co kiedykolwiek było i wszystko, co kiedykolwiek być może. Możliwe że Hill zdobył prawo do otrzymania precyzyjnych odpowiedzi jako myśliciel, który sprawował kontrolę nad własnym umysłem i zapanował nad wszystkimi swoimi lękami. Dzięki temu opanowaniu i kontroli Hill mógł żądać od diabła prawdziwych i precyzyjnych odpowiedzi. W każdym razie zmusza diabła do ujawnienia jego podstępów i sztuczek, abyśmy mogli się im oprzeć. I uniknąć zastawionych na nas pułapek. Tutaj zaczyna się wywiad z diabłem. Pytanie. Odkryłem tajny kod, dzięki któremu mogę odczytywać Twoje myśli. Przybywam, aby zadać Ci kilka bardzo prostych pytań. Żądam, abyś udzielił mi wyraźnych i prawdziwych odpowiedzi. Czy jesteś gotów do wywiadu, panie diable? Odpowiedź: Tak, jestem gotów, lecz musisz zwracać się do mnie z większym szacunkiem. Podczas tego wywiadu będziesz zwracał się do mnie per Wasza Królewska Mość. Jakim prawem żądasz szacunku należnego królowi? Powinieneś wiedzieć, że kontroluję 98% ludzi w twoim świecie. Czyż nie wynosi mnie to do godności królewskiej? Nota do czytelnika od Sharon Ledger Czytając ten wywiad po raz pierwszy... Poczułam gwałtowny sprzeciw, słysząc, że diabeł nazywa siebie Waszą królewską mością. Potem zdałam sobie sprawę z tego, że Hill prawdopodobnie zamierzał wywołać taką właśnie reakcję i czytałam dalej. Oczywiście, tekst wywiadu nie wskazuje, czy zwracając się w ten sposób do diabła, Hill przyjmuje ton ironiczny czy sarkastyczny. Ciąg dalszy wywiadu. Czy masz na to dowody? Tak, mnóstwo. Na czym opierają się twoje dowody? Na wielu rzeczach. Jeśli chcesz odpowiedzi, będziesz zwracał się do mnie wasza królewska mość. Niektóre sprawy zrozumiesz, innych zaś nie. Abyś mógł pojąć mój punkt widzenia, opiszę siebie i skoryguję fałszywe opinie, jakie panują wśród ludzi na mój temat oraz na temat mojego miejsca pobytu. To wyborny pomysł, Wasza królewska mość. Proszę zacząć od swego miejsca pobytu. Później proszę opisać swój wygląd fizyczny. Mój wygląd fizyczny? Ależ mój drogi panie ziemski, ja nie mam ciała fizycznego. Byłbym upośledzony tym ograniczeniem, z jakim żyjecie wy, ziemskie istoty. Składam się z negatywnej energii i żyję w umysłach ludzi, którzy się mnie boją. Zajmuję także jedną połowę każdego atomu fizycznej materii i każdej jednostki energii umysłowej i fizycznej. Być może lepiej zrozumiesz moją naturę, jeśli powiem ci, że jestem. Ujemną częścią atomu. Ach, już rozumiem, do czego to zmierza. Próbujesz powiedzieć, że gdyby nie ty, nie byłoby świata, gwiazd, elektronów, atomów, ludzi, niczego, czy tak? Prawda, absolutna prawda. Cóż. Jeśli zajmujesz tylko jedną połowę energii i materii, kto zajmuje drugą? Drugą zajmuje moja konkurencja. Konkurencja? Co to znaczy? Moja konkurencja jest nazywana przez Was, ziemskie istoty, Bogiem. Więc wszechświat dzielisz z Bogiem czy to sobie rościsz to nie roszczenie to fakt zanim skończymy tę rozmowę zrozumiesz dlaczego jest to prawda zrozumiesz także dlaczego tak być musi bowiem w przeciwnym razie nie mógłby istnieć świat taki jak wasz ani stworzenia ziemskie takie jak ty. Nie jestem bestią o rozwidlonym języku i spiczastym ogonie. I jednak kontrolujesz umysły 98 na każde 100 osób. Sam tak powiedziałeś. Kto jest źródłem wszelkiej niedoli? W tych 98% świata kontrolowanego przez diabła, jeśli nie ty? Nie powiedziałem, że nie jestem przyczyną wszelkiej niedoli na świecie. Przeciwnie. Szczycę się tym. Moją jest sprawą stanowić negatywną stronę wszystkiego, łącznie z Waszymi myślami, ziemskiej istoty. Jak inaczej mógłbym kontrolować ludzi? Moja konkurencja kontroluje myśli pozytywne, ja zaś negatywne. Jak zdobywasz kontrolę nad ludzkimi umysłami? O, to proste. Wystarczy, że weń, wniknę i zajmę niespożytkowaną przestrzeń w ludzkim mózgu. Sieję negatywne myśli w ludzkich umysłach, więc mogę zajmować i kontrolować tę przestrzeń. Musisz znać wiele sztuczek i sposobów, dzięki którym możesz zdobywać i sprawować kontrolę nad umysłem człowieka. Niewątpliwie stosuję różne sztuczki i sposoby, aby kontrolować ludzki umysł. Są one bardzo zmyślne. Opisz swe zmyślne sztuczki, Wasza Królewska Mość. Jednym z moich najsprytniejszych sposobów kontrolowania ludzkich umysłów jest lęk. Sieję ziarna lęku w umyśle człowieka, a gdy wykiełkują i rozwiną się, kontroluję zajmowaną przez nie przestrzeń. 6. Najskuteczniejszych lęków to Lęk przed ubóstwem, krytyką, chorobą, utratą miłości, starością i śmiercią. Który z tych sześciu lęków służyć najczęściej, Wasza królewska mość? Pierwszy i ostatni. Ubóstwo i śmierć. Od czasu do czasu zacieśniał kontrolę nad wszystkimi ludźmi przy pomocy jednego z tych lęków lub obu naraz. Zaszczepiam je w ludzkich umysłach tak zręcznie, że wierzą, iż są one ich własnym wytworem. Osiągam ten cel. Sprawiając, że ludzie wierzą, iż stoję tuż za bramą do następnego życia, tylko czekając, by porwać ich po śmierci i rzucić na wieczne potępienie. Oczywiście, nie mogę nikogo karać, chyba że poprzez jakąś formę lęku zagnieżdżonego w czyimś umyśle. Ale lęk przed czymś, co nie istnieje, jest dla mnie równie użyteczny, jak lęk przed czymś, co istnieje. Wszelkiego rodzaju lęk poszerza przestrzeń, jaką zajmuję w ludzkim umyśle. Wasza królewska mość, czy wyjaśnisz w jaki sposób zdobyłeś taką kontrolę nad umysłami ludzkich istot? To zbyt długa historia, by można było zawrzeć ją w kilku słowach. Zaczęło się to ponad milion lat temu, kiedy pierwszy człowiek zaczął myśleć. Do tamtej chwili sprawowałem kontrolę nad całą ludzkością, ale moi wrogowie odkryli moc pozytywnych myśli w ludzkim umyśle i rozpoczęli walkę przeciw mnie. Jak dotąd radzę sobie zupełnie dobrze, straciłem bowiem tylko 2% ludzi. Na korzyść mojej konkurencji. Z tej odpowiedzi wnioskuję, że ludzie, którzy myślą, są Twoimi wrogami. Czy mam rację? Tak, właśnie jest. Opowiedz mi nieco więcej o świecie, w którym żyjesz. Żyję tam, gdzie chcę. Nie istnieje dla mnie czas ani przestrzeń. Jestem siłą, którą najlepiej opisać można jako energię. Moim ulubionym fizycznym miejscem pobytu, jak już powiedziałem, jest umysł ziemskich istot. Kontroluję część przestrzeni mózgu każdego człowieka. To, ile przestrzeni umysłowej pozostaje pod moją kontrolą u poszczególnych ludzi, zależy od stopnia i rodzaju aktywności myślowej, jaką podejmują. Jak już wspominałem, nie mogę. W pełni kontrolować żadnej osoby, która myśli. Mówisz o swojej konkurencji. Co przez to rozumiesz? Mój przeciwnik kontroluje wszystkie pozytywne siły na świecie, takie jak miłość, wiara, nadzieja i optymizm. Kontroluje także pozytywne czynniki wszelkich naturalnych praw, panujących we wszechświecie, siły utrzymujące Ziemię, inne planety i wszystkie gwiazdy na swoim miejscu. Jednak są to siły mizerne w porównaniu z tymi, które działają w umyśle człowieka i znajdują się pod moją kontrolą. Widzisz, nie pragnę władzy nad gwiazdami i planetami. Wolę panować nad ludzkimi umysłami. Jak zdobyłeś swoją władzę i w jaki sposób ją poszerzasz? Poszerzam władzę, zawłaszczając moc umysłów ziemskich istot. Przechodzących na drugą stronę w chwili śmierci. Przechwytuję 98% osób, które opuszczają ziemski plan bytu i powracają na mój. A co za tym idzie, moc ich umysłów staje się częścią mojej istoty. Do mnie należą wszyscy ci, którzy przekraczają granicę życia, obarczeni jakimkolwiek lękiem. Jak widzisz, jestem nieustannie zajęty, przygotowując ludzkie umysły przed śmiercią, abym mógł je zawłaszczyć, gdy wracają na mój plan bytu. Czy opowiesz mi, w jaki sposób przygotowujesz ludzkie umysły, żebyś mógł je kontrolować? Znam niezliczone sposoby przejmowania kontroli nad umysłami ludzi, kiedy żyją jeszcze na planie ziemskim. Moją najpotężniejszą bronią jest ubóstwo. Umyślnie. Zniechęcam ludzi do gromadzenia bogactw materialnych, ponieważ ubóstwo odwodzi ludzi od myślenia, co z kolei czyni z nich łatwą zdobyć dla mnie. Moim kolejnym największym sprzymierzeńcem jest choroba. Chore ciało. Nie sprzyja myśleniu. Mam również niezliczone tysiące pomocników na Ziemi, dzięki którym zdobywam kontrolę nad ludzkimi umysłami. Parają się oni wszelkiego typu zajęciami, przynależą do wszystkich ras, wyznań i religii. Kim są twoi najwięksi wrogowie na ziemi, Wasza królewska mość? Moim wrogiem jest każdy, kto zachęca ludzi do myślenia i działania z własnej inicjatywy? Tacy jak Sokrates, Konfucjusz, Voltaire, Emerson, Thomas Paine i Abraham Lincoln. Ty również nie działasz na moją korzyść. Czy prawdą jest, że posługujesz się ludźmi posiadającymi wielki majątek? Jak już mówiłem, ubóstwo zawsze jest moim sojusznikiem, ponieważ zniechęca do niezależnego myślenia. I sprzyja lękowi. Niektórzy majętni ludzie służą mojej sprawie, inni zaś działają na moją szkodę. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób korzystają ze swego bogactwa. Na przykład, wielka fortuna Rockefellera jest jednym z moich największych wrogów. Ciekawe, Wasza królewska mość, czy zechcesz powiedzieć mi, dlaczego obawiasz się fortuny Rockefellera bardziej niż innych? Pieniądze Rockefellera służą odkrywaniu i zwalczaniu chorób ciała fizycznego we wszystkich częściach świata. Choroba zawsze była jedną z moich Najskuteczniejszych broni. Lęk przed nią ustępuje jedynie lękowi przed ubóstwem. Pieniądze Rockefellera pomagają odkrywać coraz to nowe tajemnice natury na sto różnych sposobów, a wszystkie one mają na celu pomóc człowiekowi. W przejęciu i utrzymaniu władzy nad własnym umysłem, sprzyjają nowym i lepszym metodom zapewniania ludziom pożywienia, ubrania i schronienia. W dużych miastach pozwalają wyplenić slamsy zamieszkiwane przez moich ulubionych sprzymierzeńców. Służą finansowaniu kampanii mających na celu poprawę rządów i wykorzenienie nieuczciwości w polityce. Pomagają podnosić standardy w dziedzinie prowadzenia interesów i zachęcają biznesmenów do przestrzegania złotej zasady. To wszystko, nie działa na moją korzyść. A co z tymi chłopcami i dziewczętami, o których mówi się, że zmieszają wprost do piekła, czy sprawujesz nad nimi władzę? Cóż, na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko i tak, i nie. Deprawowałem młodych, ucząc ich pić i palić. Ale zaskakują mnie swoją skłonnością do samodzielnego myślenia. Mówisz, że deprawowałeś umysł młodych ludzi alkoholem i papierosami. Mogę zrozumieć, że alkohol niweczy moc niezależnego myślenia, ale nie pojmuję, jak papierosy pomagają Twojej sprawie. Być może tego nie wiesz, ale. Papierosy niszczą moc wytrwałości, załamują odporność, niszczą zdolność koncentracji, tłumią i osłabiają wyobraźnię, a także pomagają powstrzymywać ludzi przed wykorzystywaniem ich własnych umysłów w jak najskuteczniejszy sposób. Czy wiesz, że mam miliony ludzi, młodych i starych, obojga płci, którzy wypalają dwie paczki papierosów dziennie? To znaczy, że mam miliony ludzi, którzy stopniowo niszczą własną moc opierania się mojej władzy. Pewnego dnia do ich nałogu palenia papierosów dodam inne nałogi, niszczące zdolność myślenia, aż wreszcie zdobędę władzę nad ich umysłami. Nałogi chodzą parami, trójkami i czwórkami. Każdy nałóg, który osłabia wolę człowieka, Przyciąga całą gromadę swoich pobratymców, zachęcając ich do rozgoszczenia się w umyśle człowieka. Nauk palenia nie tylko obniża moc oporu i wytrwałości, ale także prowadzi do rozluźnienia w relacjach ludzkich. Nigdy nie sądziłem, że papierosy są narzędziem zniszczenia. Wasza królewska mość, ale twoje wyjaśnienie ukazuje ten temat w innym świetle. Ile osób stało się nałogowymi palaczami? Jestem dumny ze swego rekordu. Obecnie są już miliony ofiar, a liczba ta rośnie każdego dnia. Wkrótce większość świata odda się temu nałogowi. W tysiącach rodzin mam nałogowych palaczy. W niektórych przypadkach palą wszyscy członkowie rodziny. Bardzo młodzi chłopcy i dziewczęta wpadają w ten nauk, uczą się tego, obserwując rodziców i starsze rodzeństwo. Co uważasz za? Skuteczniejsze narzędzie służące zdobywaniu kontroli nad ludzkimi umysłami. Papierosy czy alkohol? Bez wahania rzekłbym, że papierosy. Gdy tylko zwabię kogoś młodego do mojego klubu pod tyłem dwie paczki dziennie, nie mam problemu z nakłonieniem go do alkoholizmu rozwiązłości seksualnej i innych nałogów, które niszczą niezależność myślenia i działania. Wasza królewska mość, kiedy zacząłem mniejszy wywiad, miałem o tobie zupełnie mylne wyobrażenie. Sądziłem, że jesteś kłamstwem i oszustwem, ale teraz widzę, że jesteś całkowicie realny i bardzo potężny. Twoje Przeprosiny zostały przyjęte, ale niepotrzebnie się martwiłeś. Miliony ludzi kwestionowały moją moc, a większość z nich, przechodząc na drugą stronę, wpadła w moje ręce. Nikogo nie proszę, by we mnie wierzył. Wolę, gdy ludzie się mnie boją. Nie jestem brakiem. Biorę to, czego chcę, dzięki swemu sprytowi i sile. Błaganie ludzi o wiarę to coś dla mojej konkurencji, nie dla mnie. Wasza królewska mość wybaczy moją niegrzeczność, ale nie mógłbym spojrzeć sobie w twarz, gdybym nie wspomniał tu i teraz, że jesteś największym nikczemnikiem, jaki kiedykolwiek nękał niewinnych ludzi. Zawsze miałem błędne wyobrażenie o tobie. Sądziłem, że jesteś na tyle miły, aby za życia zostawić ludzi w spokoju, że dopiero po śmierci torturujesz ich duszę. Teraz bezstydnie wyznajesz, że niweczysz ich prawo do swobody myśli i każesz przechodzić istne piekło na ziemi. Co na to odpowiesz? Dostaję to, czego chcę. Dzięki samokontroli. Nie jest to dla mnie zbyt korzystne, ale proponuję, abyś spróbował mi dorównać, zamiast mnie krytykować. NAzywasz siebie myślicielem. Jesteś nim. W przeciwnym razie nigdy nie wymusiłbyś na mnie tego wywiadu. Lecz nigdy nie będziesz takim myślicielem, który mógłby mnie przerazić, jeśli nie zdobędziesz większej kontroli nad własnymi emocjami? Odsuńmy na bok wycieczki osobiste. Jestem tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tobie, nie zaś po to, by omawiać moją osobę. Proszę opowiedz mi zatem o licznych sztuczkach, Jakie obmyśliłeś, aby objąć kontrolę nad umysłem człowieka? Co obecnie jest Twoją najpotężniejszą bronią? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Mam tak wiele sposobów na wnikanie w ludzki umysł i kontrolowanie go, że trudno mi powiedzieć, który z nich jest najpotężniejszy. Obecnie próbuję wywołać kolejną wojnę światową. Moi przyjaciele tutaj, w Waszyngtonie, pomagają mi wciągnąć Amerykę w wojnę. Jeśli zdołam sprawić, że ludzie będą zabijać się nawzajem na skalę światową, to będę mógł zastosować swój ulubiony sposób kontrolowania umysłów. Możesz nazwać go masowym strachem. Posłużyłem się nim, aby wywołać inną wojnę światową w 1914 roku i kryzys gospodarczy w 1929 roku. A gdyby moja konkurencja mnie nie przechytrzyła, sprawowałbym teraz władzę nad każdym mężczyzną, każdą kobietą, i każdym dzieckiem na całym świecie. Sam widzisz, jak bliski byłem zdobycia dominacji nad światem, do której dążę od tysięcy lat. Tak, rozumiem o co Ci chodzi. Bardzo sprytnie manipulujesz ludzkimi umysłami. Czy swoje diabelskie sprawki załatwiasz tylko przy pomocy ludzi zajmujących wysokie pozycje i dysponujących wielkimi wpływami? O nie! Wykorzystuję umysły ludzi ze wszystkich środowisk. Właściwie, wolę osoby, które nawet nie udają, że myślą. Bez trudu mogę nimi manipulować. Nie byłbym w stanie kontrolować 98% ludzi na świecie, gdyby wszyscy potrafili samodzielnie myśleć Interesuje mnie dobro tych ludzi, nad którymi, jak twierdzisz, panujesz. Dlatego chcę, abyś opowiedział mi o sztuczkach, za sprawą których wnikasz w ich umysły i kontrolujesz je. Żądam pełnego wyznania, więc zacznij od swojej najsprytniejszej sztuczki. Wymuszasz na mnie samobójstwo, ale jestem bezsilny. Więc usiądź wygodnie, a ja wręczę ci broń, dzięki której miliony twoich ziemskich pobratymców będą mogły bronić się przede mną. Koniec rozdziału trzeciego.